W dzisiejszym odcinku z cyklu Balkony i Tarasy będzie mowa o petuniach. Jej najbardziej znanym reprezentantem jest surfinia, ale nie tylko ona należy do tej grupy roślin. Warto poznać pozostałe. Zapraszam! Bujne i piękne kwiaty petunii już od wielu lat zdobią nasze balkony i tarasy. Niezliczone odmiany tych roślin zachwycają olśniewającymi formami i barwami. Ich kwiaty mogą być pojedyncze lub pełne, o płatkach prostych lub karbowanych, w delikatnych lub jaskrawych barwach. Możemy także wybierać wśród form o kwiatach dwubarwnych, wielobarwnych czy żyłkowanych. Najefektowniej wyglądają rosnąc w grupie, gdy ich kwiaty tworzą zjawiskowy kobierzec. Petunie można też podzielić na rośliny o różnym pokroju. W uproszczeniu na te, które mają pokrój zwisający i najczęściej są nazywane surfiniami, i na te, które mają pokrój wzniesiony. O surfiniach mówiliśmy już w poprzednim odcinku. Warto jednak zwrócić uwagę również na Calibrachoa i Superbells, które też mają pokrój przewieszające się, ale znacznie drobniejsze kwiaty. Do nich wrócimy w kolejnym odcinku. Dziś zajmiemy się tymi roślinami, które nie zaliczają się ani do jednej, ani do drugiej grupy. W sklepach ogrodniczych opisywane są zazwyczaj po prostu jako petunie. Wśród nich znajdziemy naprawdę wiele ciekawych i wyjątkowych odmian. Tak samo jak w przypadku surfinii, petunie możemy nabyć już bujnie ukwiecone. Taką donicę wystarczy powiesić na balkonie lub tarasie i pielęgnować. Ale możemy kupić też sadzonki petunii, większe lub mniejsze. Z nich możemy przygotować własne kompozycje balkonowe lub tarasowe, a właściciele ogrodów mogą je posadzić na rabatach. Te większe sadzonki najczęściej sadzimy w donicach. Mniejsze przeznaczone są zarówno do nasadzeń rabatowych, jak i pojemnikowych. Możemy z nich stworzyć kompozycje jednokolorowe lub różnokolorowe. W barwach stonowanych, na przykład pastelowego fioletu z bielą, jak również kontrastowych, na przykład biel z czernią. Nie musimy się obawiać, sięgając w sklepie po te najmniejsze sadzonki. Rozrastają się one bardzo szybko. Ja na przykład posadzę do większej skrzynki balkonowej 4 takie maluszki. 2 o kwiatach w kolorze czerwonym i 2 o drobniejszych kwiatach w kolorze łososiowym. Jestem bardzo ciekawa, jak będą się prezentować za miesiąc lub dwa. Sadząc petunie, pamiętajmy o zasadach, które dotyczą wszystkich roślin balkonowych. Skrzynka balkonowa czy donica musi mieć na dnie otwory odpływowe, umożliwiające odprowadzanie nadmiaru wody. Żeby się nie zapychały, na spodzie możemy wysypać drenaż z karamzytu lub kamieni. Pojemnik wypełniamy podłożem i przystępujemy do sadzenia. W przypadku petunii możemy użyć podłoża do roślin balkonowych, bo preferują one ziemię przepuszczalną i zasobną. W trakcie sadzenia możemy więc wymieszać ją dodatkowo z nawozem długodziałającym. Rośliny umieszczamy w doniczce na tej samej głębokości, na jakiej rosły do tej pory w pojemnikach przemysłowych, i dosypujemy podłoża w brakujących miejscach. Na koniec całość dokładnie podlewamy. Wielogatunkowe kompozycje z petuniami też oczywiście są możliwe. To kilka przykładów dla inspiracji. W pierwszej doniczce posadzę petunie w kolorze pudrowego różu. Będą one miały pokrój wzniosło-kaskadowy, dlatego wybrałam dla nich stosunkowo wysoki pojemnik. Nie jest on jednak zbyt duży, dlatego 2 sadzonki w zupełności wystarczą. Do nich, jako akcent mocno przewieszający się, dosadzę cebolę, która również ma delikatnie różowe kwiaty. Ich kształt jest niezwykle ciekawy, bo przypominają miniaturowy wachlarz. Będą one zdobić roślinę, podobnie jak w przypadku petunii, przez całe lato oraz część jesieni do czasu pierwszych przymrozków. Druga donica będzie również w stonowanych barwach. Tym razem petunie, które wystąpią tu w roli głównej, będą miały kolor biało-fioletowy. Do ich 2 sadzonek dołączy Wilczomlecz Diamond Frost, czyli mgiełka ciemnozielonych liści i drobnych białych kwiatów. Mam nadzieję, że z czasem razem z kwiatami petunii stworzą jedną przeplatającą się całość. Na froncie donicy, jako akcent przewieszający się, dosadzę dichondrę, nazywaną też srebrnym wodospadem. Jej długie pędy z czasem może zakryją całą tę wysoką donicę. Ostatnia z dzisiejszych kompozycji będzie czarno-biała. Ponieważ petunie mogą występować zarówno w barwie praktycznie czarnej, jak również białej. Do mojej donicy trafią więc 2 sadzonki o kwiatach czarnych oraz 2 o mniejszych, drobniejszych kwiatach w kolorze białym. Do nich dołączy również euforbia, czyli wilczomlecz, jako wypełnienie zestawienia. Oraz akcent przewieszający się, również z elementem bieli na liściach,
to Nepeta variegata, roślina, która znana jest także jako bluszczyk kurdybanek. Może być on uprawiany nie tylko w donicach na balkonach czy tarasach, ale także w obsadzeniach skalniaków, murków czy obrzeży oczek wodnych. Po posadzeniu roślin uzupełniamy podłożem brakujące miejsca, tak żeby sadzonki rosły na tej samej głębokości jak dotychczas. Ostatnim elementem każdego sadzenia jest dokładne podlanie. Co roku wśród roślin balkonowych pojawia się wiele nowych odmian, wyróżniających się niespotykanym dotąd kolorem i kształtem kwiatów. Nie inaczej jest w przypadku petunii. Wszystkie one będą najlepiej rosnąć ustawione w miejscu słonecznym i zacisznym, osłoniętym przed silnym wiatrem i, o ile to możliwe, ulewnymi deszczami. I to wszystko na dziś. Zapraszam do oglądania kolejnych odcinków z cyklu Balkony i Tarasy.